Dzień dobry, szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Ja jestem w charakterze moderatora, dlatego że jest tu wielu moich przyjaciół i osób, które wspieram i współpracuję zawodowo, dlatego tym bardziej jest mi miło być tu dzisiaj. Nie mam mnie na listach, tak woli informacji. I witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym poinformować państwa, że spotykamy się na prezentacji kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Sojuszu Obywatelskich Grudziądz Maciej Glanowski. O zabranie głosu poproszę pana Macieja Glanowskiego, prezydenta Grudziądza, a także kandydata na kolejną kadencję. Jest to również osoba, wokół której zbudowany został Komitet Sojuszu Obywatelskich Grudziądz Maciej Glanowski. Nastąpi teraz prezentacja wszystkich kandydatów. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przystępujemy do kolejnego etapu. Tak jak powiedziała pani Beata, powołaliśmy Komitet Wyborców Sojuszu Obywatelskich Grudziądz Maciej Glanowski. I teraz czas na prezentację naszej silnej drużyny, na prezentację 31 kandydatów do Rady Miejskiej. I tak, szanowni państwo, okręg numer 1, Tarkno-Owczara, lider listy Róża Lewandowska. Przez ostatnie 3 lata wiceprezydent Grudziądza, od zawsze związana z grudziądzką edukacją. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego i społecznie prezes PCK w Grudziądzu. Założycielka Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Rolniczych. Jej pasja to praca z młodzieżą. Prywatnie mama trojga dzieci, Roberta, Tomasza, Pauliny, społeczniczka, wszyscy ją w Grudziądzu znamy. Od 25 lat związana z Centrum Rehabilitacji imieniem księdza biskupa Jana Hrabka. Osoba zawsze blisko ludzi, wrażliwa na losy drugiego człowieka. Człowiek jest dla niej najważniejszą wartością. Pozycja numer 2. Piotr Kulewski. Prawnuk Wiktora Kulewskiego, wydawcy Gazety Grudziądzkiej, senatora Grudziądza 2 kadencji w okresie międzywojennym XX wieku. Jego wuj Wiktor Dys Kulewski był posłem z Grudziądza Sejmu czasu demokratycznego przełomu. Z wykształcenia menadżer zdrowia, ekspert w tej dziedzinie. Prywatnie szczęśliwy mąż Magdaleny, ojciec dwojga dzieci, dumny dziadek Jana i Mikołaja. W wolnych chwilach uprawia żeglarstwo i jazdę konną. Pozycja numer 3. Izabela Zielińska. Grudziądzanka, pedagog szkolny, związana ze szkołą podstawową nr 18, wcześniej z SP 7. Jej pasja to praca z dziećmi. Stara się rozwijać ich talenty i motywować do działania. Dumna ze swojej rodziny. Mąż Jacek, oficer Wojska Polskiego, dwójka dzieci, Angelika, młoda pani inżynier geodezji i syn Damian, student psychologii. Od 10 lat mieszkanka Owczarek, tej dzielnicy, z której kandyduje. Pozycja numer 4. Anna Malinowska, reprezentująca Polskę 2050. Grudziądzka wolontariuszka, wyróżniona za udział w akcji za pomoc seniorom w trakcie pandemii. Dziś kontynuuje to dzieło wolontariusza, jak dalej działając w tym obszarze. Zawodowo handlowiec, bardzo pracowita, zaradna kobieta, ciągle w ruchu. Szczęśliwa mama 18-letniego Adriana, kocha zwierzęta. Pozycja numer 5. Krzysztof Gawroński, inżynier, absolwent Politechniki, społecznik. Skutecznie broniący interesów mieszkańców Owczarek w sporze z Mastą. Prywatnie mąż Magdaleny, ojciec dwóch synów. Bardzo dobry organizator. Pozycja numer 6. Bernard Gajewski, przedstawiciel Polski 2050. Polonista, absolwent filologii klasycznej, długoletni wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Szczemicinie. Dziś bardzo aktywny senior emeryt, współorganizator jesiennego festiwalu miłośników dobrej muzyki Grud Art. W tym roku będzie to już 3. edycja. Bardzo mocno zaangażowany w rewitalizację Parku Podworskiego przy ulicy Lipowej. I uwaga, przy tej ulicy mieszka od 50 lat. Waleczny obrońca
polskich dębów właśnie zlokalizowanych czy rosnących w tym parku. Pozycja numer 7. Andrzej Piotkowiak, wieloletni człowiek i członek Lewicy, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej, szczęśliwy ojciec i dziadek, kocha zwierzęta, w szczególności koty, miłośnik historii, numizmatyk, osoba skuteczna w działaniu, konkretna i rzeczowa, a jednocześnie bardzo dokładna i sumienna. Przechodzimy do okręgu numer 2, Śródmieście, Batorego, Wyzwolenia, Huntersztyn i Tuszewo. Liderem w tym okręgu jestem ja od wielu lat, właściwie od dzieciństwa. To jest moja dzielnica, tu się wychowałem, tu chodziłem do szkoły podstawowej, tu jest mój rodzinny dom, w którym mieszkam. Tu zacząłem też swoją karierę polityczną, ponieważ 14 lat temu kandydowałem też z tego okręgu i to dalej kontynuuję z pozycji lidera okręgu numer 2. Pozycja numer 2. Przemysław Deker, były wieloletni dziennikarz Gazety Pomorskiej. Dziś skuteczny rzecznik praw konsumenta, pomagający mieszkańcom rozwiązywać ich problemy. Zawsze blisko ludzi. Od kilkunastu lat z rodziną mieszka na osiedlu Wyzwolenia. Z wykształcenia politolog, filozof i menadżer. Pozycja numer 3. Szymon Rocławski, przedstawiciel Polski 2050. Człowiek ze świata kultury z artystyczną duszą. Wieloletni pracownik Centrum Kultury Teatr. Odpowiedzialny za wiele imprez, które odbywają się w przestrzeni miejskiej. Żona Natalia, córka Michalina. To dla Michaliny chce Grudziądza, który stawia na ludzi młodych i daje im szanse rozwojowe. Pozycja numer 4. Magdalena Lewandowska, nauczyciel, pedagog specjalny w szkole podstawowej numer 12. Od 20 lat związana z tą placówką. Wspomaga uczniów w nauce i budowaniu ich relacji społecznych z otoczeniem. Mąż Sylwester, znany chyba wszystkim, aktywista działający na rzecz przeciwdziałania uzależnieniu. Lubi sport, uprawia jogę, uwielbia jazdę na rowerze. Pozycja numer 5. Celina Kuźmak, reprezentująca Polskę 2050. Społecznik przez duże S. Pomaga wszystkim i wokoło. W chórze Deji Singers oraz w chórze Kolegiata wyśpiewuje najpiękniejsze nuty. Jej wrażliwość skoncentrowana jest jednak na losie zwierząt wolno żyjących. Najkrócej można ją zdefiniować słowami chodzące dobro. Krystyna Nowak, reprezentująca Polskę 2050. Doświadczona radna kilku kadencji. Osoba bardzo silnie związana z grudziądzką kulturą. Była dyrektor Centrum Kultury Teatr. Zabiega dzisiaj o rozwój organizacji pozarządowych na terenie Grudziądza. Aktywna działaczka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Aktywnie biorąca udział w organizacji kwest na renowację grudziąckich nagrobków. Z racji swojego imienia już dziś zaprasza na święto Krystyn, które tradycyjnie odbywa się 13 marca. Pozycja numer 7. Dorota Kupis, lekarz rodzinny związany z przychodnią Jedynka przy ulicy Klasztornej. Oddana całym sercem swoim pacjentom. Pracuje też w grudziąckim szpitalu. Prywatnie mama Jasia. Osoba bardzo ciepła, życzliwa, pozytywna, zawsze uśmiechnięta, ale też bardzo konsekwentna w działaniu i bardzo, bardzo konkretna. Od kilkunastu lat mieszkanka Huntersztyna, też tej dzielnicy, z której kandyduje. Przejdźmy teraz do okręgu numer 3, osiedle Lotnisko Kawalerii Polskiej. Lider tego okręgu, Łukasz Kowalowski, wszyscy znamy Łukasza, lider Lewicy przez ostatnie 5 lat, przewodniczący Rady Miasta, wieloletni i doświadczony samorządowiec, prywatnie mąż Agnieszki, ojciec Huberta, fan żużla. Pozycja numer 2, Grzegorz Miedzianowski,
radny 5 kadencji, działacz związkowy, leży mu na sercu dobro Grudziądza, pasjonat historii naszego miasta, kolekcjoner, lokalny patriota. Pozycja numer 3. Aleksandra Drozdecka, reprezentująca Polskę 2050. Jest radną, która bardzo dzielnie i z pazurem dba o interesy mieszkańców Grudziądza. Nie skupia się tylko na swoim okręgu, ale patrzy szerzej na miasto jako na całość. Bardzo aktywna na polu kultury. Realizuje wiele projektów muzycznych, m.in. grudziąckie zaduszki muzyczne, które weszły już na stałe do kalendarza imprez muzycznych organizowanych w naszym mieście. Kieruje świetnym grudziąckim chórem Reggie Singers, który jest dumą naszego miasta. Na co dzień pracuje z dziećmi w szkole oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami w Centrum Rehabilitacji imieniem biskupa Jana Chrapka. Pozycja numer 4. Krzysztof Adamowicz, reprezentujący Polskę 2050, lekarz, stomatolog, od lat związany z Grudziądzem, podróżnik, pasjonat muzyki, wykładowca, autor wielu artykułów naukowych z zakresu stomatologii. Chciałby pracować w Radzie nad poprawą jakości i dostępności opieki medycznej w naszym mieście. Pozycja numer 5. Elżbieta Schmidt-Laskowska, przedstawiciel Lewicy. Większość swojego życia zawodowego związała z osobami z niepełnosprawnościami i seniorami. Dziś skupia się na swojej największej pasji życiowej, jakim jest malarstwo. Organizuje bardzo dużo wystaw. Szczęśliwa żona Bronisława, mama córki Elizy i syna Łukasza, babcia 5 wnucząt. Pozycja numer 6. Jolanta Trybkowska, grudziądzanka w krwi i kości. Od lat 90. pracuje w administracji Grudziąckiego Muzeum. Jej pasją jest pochłanianie książek, a oczkiem w głowie jej syn Karol. Najbardziej na sercu leży jej ożywianie grudziąckiej starówki i rozwój potencjału turystycznego naszego miasta. Pozycja numer 7. Stanisław Szyszka, przedstawiciel Lewicy, przedsiębiorca, radny poprzednich kadencji, jednej z poprzednich kadencji, społecznik. Najważniejszą dla niego wartością jest rodzina. Żona Ewa, synowie Kamil, Jakub i Krzysztof, a oczkiem w głowie wnuk Franek. Przechodzimy do okręgu numer 4. Mniszek Rząd Szczemięci. Lider listy Szymon Gurbin, reprezentujący Polskę 2050. Od 5 lat wiceprezydent Grudziądza. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwent zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez 6 lat mieszkał w Londynie. Pracował tam jako dziennikarz i redaktor w katolickim tygodniku wydawanym przez Fundację Veritas oraz jako dziennikarz w Dzienniku Polskim wydawanym przez Polską Fundację Kulturalną. Przez wiele lat związany z Centrum Kultury Teatr. Zakochany w sportach lotniczych, jest w trakcie robienia licencji pilota balonowego. To dzięki właśnie Szymonowi, między innymi w Grudziądzu, zostały zorganizowane balonowe mistrzostwa świata. Człowiek kultury, kocha muzykę, nałogowo zbiera płyty, bez pamięci zakochany swojej żonie. Jego priorytety to mądry Grudziądz, inwestycje w kulturze oraz poziom intelektualny miasta. Pozycja numer 2. Maciej Burczyk, Polska 2050. Dobiegającej końca kadencji Rady Miejskiej dał się poznać nie tylko jako aktywny radny, ale też osoba, która w tą radę wniosła dużo kultury osobistej, tak potrzebnej w debacie publicznej. Wychowawca grudziąckiej młodzieży w szkołach oraz ognisku pracy pozaszkolnej. Muzyk, gitarzysta, kompozytor, związany m.in. z zespołem Regesaj. Prywatnie mąż Emilii i ojciec Kai i Miłosza. Pragnie dalej kreować i rozwijać wydarzenia kulturalne w naszym mieście. Pozycja numer 3. Mateusz Orzechowski,
przedstawiciel, młody przedstawiciel lewicy, aktywista zaangażowany na rzecz zieleni miejskiej, przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Młodej Lewicy, organizator dwóch edycji Kujawsko-Pomorskiego Okrągłego Stołu wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zobaczcie, jak dużo można zrobić w tak młodym wieku. Popularyzator zaangażowania obywatelskiego. Stworzył i regularnie doposaża tak zwaną różową skrzyneczkę. Pozycja numer 4. Maria Kaczorowska. Od wielu lat pełni funkcję zastępcy dyrektora w szkole podstawowej numer 20, gdzie uczy języka polskiego. Nie wiem, czy jest ktokolwiek z rządza, kto nie przeszedł przez ręce pani Marii. Chyba nie ma takiej osoby, bo jest przecież zastępcą dyrektora przez ostatnie 30 lat. Praca z uczniami jest jej prawdziwą pasją. W trakcie swojej kariery zawodowej poznała tysiące grudziądzan, co pozwoliło jej lepiej zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania. Prywatnie żona Andrzeja, oficera rezerwy Wojska Polskiego, jest mamą syna Krzysztofa, córki Kasi oraz dumną babcią Olgi i Niny. Uwielbia podróżować i aktywnie spędzać czas. W chwilach wolnych poświęca się literaturze i poezji. Pozycja numer 5. Kamila Melkowska-Lemke, dumna mieszkanka Grudziądza. Chce swoim doświadczeniem wspierać inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie bliskie są jej problemy grudziąckiej edukacji. Wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie pomaga młodym ludziom w rozwijaniu ich pasji naukowych, potrafi słuchać, pomagać w rozwiązywaniu problemów w ramach swoich kompetencji. Aktualnie też bardzo intensywnie współpracuje i działa na rzecz Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy. Pozycja numer 6. Jakub Czepek. Członek Polski 2050. Młody, prężnie działający, grudziądzki przedsiębiorca. Jest jednak biznesmenem o bardzo wrażliwym sercu. Bardzo często angażuje się w różnego rodzaju akcje społeczne i charytatywne. Jest szczęśliwym mężem i właśnie teraz czeka na narodziny pierwszego swojego potomka. Pozycja numer 7. Lech Flaczyński. Jedna z najbarwniejszych postaci Grudziądza. Nie wiem, ilu jest Grudziądzan, o których Telewizja Polska kręci filmy. A właśnie pan Lechu jest taką osobą. Ten film mogliśmy nie tak dawno obejrzeć w naszej telewizji publicznej. Człowiek, który zdobywał najwyższe górskie szczyty w Himalajach i w Alpach. Podróżnik, miłośnik jazdy na rowerze. Z wykształcenia filolog germański po studiach magisterskich wychował wiele roczników absolwentów pierwszego liceum ogólnokształcącego. Były dyrektor liceum katolickiego. Jego serce należy do żony Basi, mają córkę i dwóch synów oraz cudowne wnuczki. Pozycja numer 8. Dorota Meller-Muraska, grudziądzanka. Od początku swojej kariery związana z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Od 16 lat jest tam skutecznym w działaniu dyrektorem. Podejmuje szereg inicjatyw systemowych zmierzających do sprawniejszego funkcjonowania edukacji w mieście. Aktywny członek Miejskiego Zespołu Koordynacji Działań Instytucji na Rzecz Rodziny. Pozycja numer 9. Przedstawiciel Lewicy. Wioleta Betlejewska, aktywistka walcząca o prawa kobiet, z krwi i kości osoba związana z lewicą, człowiek młodego pokolenia w tym środowisku, bardzo też aktywnie działająca na rzecz zwierząt. I pozycja numer 10, Włodzimierz, też. Też z nami. Od urodzenia mieszka w Grudziądzu,
zawsze w Miszku. Słuchajcie, przygotowując się do tej prezentacji, właśnie zastanawiałem się, jak określić człowieka, który całe życie mieszka w Miszku. I tak mi przyszło do głowy, że to pewnie będzie Miszkanin. Więc można powiedzieć, że on nie jest grudziądzaninem. Nie tylko jest grudziądzaninem, on jest Miszkaninem. Ponieważ jest tak związany z tym osiedlem. Od wielu lat pracuje w MZK. Tam między innymi zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych, tym, co jest dla Grudziądza bardzo, bardzo ważne, i MZK akurat ma tutaj dużo, dużo sukcesów na tym polu. Praca jest dla niego pasją, ale w wolnych chwilach jest bardzo, jego pasją jest fotografia. Łapie w kadry piękną grudziądzką przyrodę. Jest dumnym ojcem Marty, absolwentki medycyny, i kochanym mężem Joli. Od kilku lat jest też inicjatorem kilku zrealizowanych projektów GBO. Marzy mu się Grudziądz, który przyciąga ludzi, i ludzi, szczególnie ludzi młodych. Tak wygląda nasza bardzo silna drużyna. Tak jak Państwo, myślę, zobaczyli, są tu przedstawiciele różnych środowisk. Są zarówno nauczyciele, są ludzie kultury, są lekarze, są przedsiębiorcy. I to jest bardzo, bardzo ważne z perspektywy rozwoju naszego miasta. To, co też chciałbym jeszcze raz podkreślić, Sojusz Obywatelski Grudziądz tworzą różne środowiska, począwszy od lewicy, poprzez trzecią drogę, poprzez też samorządowców i bezpartyjnych, takich jak ich skupia chociażby ruch Tak dla Polski, czy ruch miejski obywatelski Grudziądz. Ja się bardzo cieszę, że takie udało nam się zbudować tak silne zaplecze, zaplecze, które idzie po zwycięstwo w tych wyborach samorządowych. Bardzo się cieszę też jako kandydat na prezydenta, że uzyskałem wsparcie Koalicji Obywatelskiej, czyli można powiedzieć to, co też wielokrotnie powtarzałem, uzyskałem poparcie wszystkich sił demokratycznych, wszystkich tych środowisk, na którym zależy na silnym samorządzie. Tak, proszę Państwa, prezentuje się Komitet Wyborczy Wyborców Sojusz Obywatelski Grudziądz Maciej Glamowski, a my teraz poprosimy o głos przedstawicieli środowisk, o których mówił prezydent, pan Maciej Glamowski. Proszę o zabranie głosu pana Łukasza Kowalowskiego. Szanowni Państwo, prezentacja naszej drużyny, tak jak pan prezydent powiedział, składającej się z wielu środowisk, tak, wywodzących się z różnych opcji politycznych, także osoby bezpartyjne. Ja cieszę się, że drugi raz mogę wspólnie z prezydentem i z wiceprezydentem i z panią wiceprezydent uczestniczyć i być przy budowaniu tych miejsc, tak? Bo wiem o tym doskonale, że jeżeli kilka środowisk, tak? Osób o różnych zainteresowaniach, osób z różnymi ambicjami siadają i chcą stworzyć listy wyborcze, to jest to trudne i wymaga bardzo dużo czasu. Dlatego między innymi też my, jako, można powiedzieć, jako ostatni podmiot, prezentujemy nasze listy. Powiem tak, cieszę się naprawdę niezmiernie, że w tym komitecie będą mogły być realizowane programy prospołeczne, lewicowe. Niejednokrotnie o takim programie mówiłem z panem prezydentem, mamy to też uzgodnione. Obniżamy przez następną kadencję, obniżamy wiek, przepraszam, uprawniający do przejazdów komunikacją miejską z 70 na 65 lat. Myślę, że to jest przy starzejącym się mieście, tak? Nie tylko w Grudziądzu, ale w społeczeństwie, tak? Jest to pokazanie tej naszej ludzkiej twarzy. Bo niejednokrotnie nam w tej kadencji, tej bardzo trudnej kadencji, zarzucano, że musieliśmy podjąć pewne kroki, które były niezbędne do tego, żeby ustrzec się przed komisarzem, a wiemy, że opozycja tylko czekała i zacierała ręce. Wiedzieliśmy, można powiedzieć, już kto tym komisarzem nawet ma być, tak przynajmniej takie przecieki do nas docierały, a my walczyliśmy cały czas. I wtedy faktycznie musieliśmy podjąć niepopularne decyzje, które skutkowały podwyżkami dla mieszkańców, ale dzisiaj, w momencie, kiedy jesteśmy w lepszej sytuacji, potrafimy się mieszkańcom za
tą cierpliwość odwdzięczyć i myślę, że wspólnie tutaj z Polską 2050, Lewicą, Obywatelskim Grudziądzem i Tak dla Polski, z wszystkimi samorządowcami bezpartyjnymi będziemy do tego dążyć i mam nadzieję, że kolejne 5 lat będzie o wiele, wiele lepsze dla Grudziądzan i pogody ducha wszystkim życzę. Dziękuję. Po zabraniu głosu poproszę teraz panią wiceprezydent Różę Zamborską. Dzień dobry państwu. Słychać? Myślę, że się nawet nagrywa. Ja jestem dumna, że jestem w tym zespole. To jest bardzo silna drużyna. Tak jak pan przewodniczący powiedział, drużyna skupia nie tylko przedstawicieli partii politycznych, ale również społeczników, samorządowców. I to jest właśnie bardzo ważne dla mnie. Wiele rzeczy nam się udało już działać, czy to w edukacji, czy w sprawach społecznych, infrastruktura. Grudziądz z dnia na dzień pięknieje i myślę, że to widać i wszyscy to zauważamy. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale te nasze plany są bardzo rozbudowane. My chcemy wsłuchiwać się mieszkańców Grudziądza i wsłuchujemy się. Działamy różnie, na różnych płaszczyznach. Wsłuchujemy się w organizacje pozarządowe, w których w Grudziądzu działa około 200. Wsłuchujemy się w wszystkie propozycje i te rzeczy, które są bliskie mieszkańcom Grudziądza. Wykorzystujemy walory Grudziądza. Ja mówię o położeniu Grudziądza, czyli Błonia Nadwiślańskie, jeziora, gdzie nasze działania są skierowane w tym kierunku, aby mieszkańcy mogli z tych dóbr naszych korzystać. Park miejski, nasz las miejski. Także to, że w takim silnym zespole tu jesteśmy, to oznacza, że jesteśmy przyszłością tego miasta. I właśnie my jesteśmy w stanie te nasze postulaty, te nasze propozycje wprowadzić w życie i jesteśmy w stanie je zrealizować. I na zakończenie poproszę o głos wiceprezydenta, pana Szymona Kurwina. Tu tylko dodam, że udało nam się wiele wspólnych rzeczy w tarczy zrobić. Liczę na to, że dalej będziesz robić to w mieście. Dziękuję za taką zapowiedź Beaty, która jest człowiekiem tak silnie utożsamianym z kulturą i mi kultura też bardzo leży na sercu i Beato, wiem, że będę pilnowany przez ciebie, żeby w kulturze w Grudziądzu dobrze się dzieje, ale ja myślę, że za tej prezydentury pana Macieja Glomowskiego i z tej kadencji daliśmy już dużo dowodów na to, że Grudziądz może być też pod tym względem kulturowym miastem o wiele fajniejszym, atrakcyjniejszym, bardziej kolorowym i mądrzejszym też, bo kultura sprawia, że ludzie są mądrzejsi, bardziej wrażliwi, ale dzięki, że mnie pilnujesz. Tu i teraz stoję jako przedstawiciel Polski 2050, która w Grudziądzu aktywnie buduje swoje struktury i bardzo mocno chciałbym podziękować tym osobom, które dały swoją twarz, swoje nazwiska właśnie Polsce 2050, bo identyfikują się z ideami, które za tą wizją Polski, ale również samorządu idą. Polska 2050 odegrała już bardzo ważną rolę na scenie politycznej naszego kraju. Myślę, że jestem przekonany, że odegra też bardzo ważną rolę w samorządach, bo samorządy choćby chciały uciec przed polityką, to jednak chcąc nie chcąc w tej polityce uczestniczą, bo polityka bardzo interesuje się samorządami i myślę, że to nie jest ujma, że angażujemy się również na tym lokalnym szczeblu politycznie. I myślę, że właśnie będąc wiernymi tym ideom Polski 2050 będziemy potrafili tak silnym, fajnym zespołem reprezentującym tę właśnie partię wprowadzić też do tej naszej debaty publicznej o mieście też kulturę, też jakiś poziom intelektualny, który sprawi, że ta debata publiczna będzie bardziej merytoryczna i bardziej kreatywna, bo w całą tę pracę samorządowców jest wpisany i musi być wpisany spór. Spór jest czymś dobrym i koniecznym, bo on sprawia, że ludzie są bardziej
kreatywni, ale ten spór i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie samorządowym trzeba ucywilizować i nam ta myśl o tym, żeby łagodzić temperaturę sporu, ale jednak, żeby on był sporem kreatywnym, twórczym, merytorycznym, to nam bardzo leży na sercu i to byśmy tutaj chcieli Państwu oferować.